wystąpiły objawy, które spowodowały, że musieliśmy ją pilnie rozwiązywać. Urodziła się dziewczyneczka, która ważyła kilogram. Wiedzieliśmy, że mimo, że to jest 35 tygodni, będą jakieś zaburzenia. Wystąpiły tutaj zaburzenia oddychania. Wymagała ona wspomagania oddechu w systemie NCPAW. Wykluczyliśmy posocznicę uogólnioną oraz wykluczyliśmy wrodzone zapalenie płuc. Nasza calineczka dzisiaj skończyła 8 dni. Oddycha sama. Można powiedzieć, że jej stan bardzo ładnie się poprawił i ustabilizował. Niestety do dzisiejszego dnia nie mamy dla niej imienia i szukamy rodziców i rodziny. Ale ona sama, Julia, powiedziała, że mama sobie nie poradzi z nią, bo mama sobie nie umie radzić z taką dużą. Nie? A ona wiem, że czeka na Marysię bardzo, prawda? Bardzo czeka, bardzo. Ja pamiętam jeszcze, jak pani Bożena leżała w szpitalu, to mówiła właśnie o tym, że, tak, że siostra czeka. No myślę, i... że wyjdziemy w środę, no już tak. Już po czekamy, środę, już, tak? No. No już jest od tego tygodnia. Myślę sobie, że może też pani być łatwiej z Julką, jak ona zobaczy panią w takiej roli matczynej dla Marysi. No, jak zobaczy, że się pani nie opiekuje jak swoją córeczką, to też może was zbliży, dlatego że Marysia to jest takie wasze wspólne szczęście trochę. Jest. 3 tygodnie temu jeszcze nie miała swojego imienia. Dzisiaj ma na imię Marysia. Waży 2 kg 230, jest w 40 dobie życia. Dzisiaj się pięknie uśmiecha. Dzisiaj rozwiązała się jej trudna sytuacja domowo-prawna. Także znalazła swoją mamę, ciocię, która na pewno się nią będzie opiekować, ponieważ my się już przygotowujemy do wypisu Marysi do domu. Bardzo się cieszymy, że Marysia ma kochającą rodzinę, będzie miała dużo braci i sióstr i będzie u siebie w domku, myślę, że już w tym tygodniu. Myśleliśmy nad rodziną zastępczą, dlatego że mamy jej starszą siostrę, a nie chcemy, żeby były rozdzielone. Mojego męża brat, to jest ojciec małej Marysi. Czy jest zdrowa, czy by była chora, to i tak podjęliśmy z mężem decyzję o tym, że weźmiemy ją w opiekę. Ja mam dzieci 4. Oprócz tego już jest Julia, jej siostrzyczka, no i teraz chcemy mieć Marysię. Urodziła się Wiktoria, ważyła 1600 gram i miała długość 42 cm. Jest dzieckiem z 3. ciąży. Wcześniejsze 2 ciąże to ciąże, które skończyły się porodem o czasie. Mam starszych 2 synów. Tutaj ciąża niestety nie przebiegała tak słodko. Od samego początku tak naprawdę były problemy. Pan doktor uprzedzał, że może to się wcześniej skończyć. W 30. tygodniu zaczęły odchodzić wody. Wiktoria urodziła się poprzez cięcie cesarskie. Zaraz po urodzeniu wymagała intubacji na sali operacyjnej i wspomagania oddechu w sposób inwazyjny przez kilka chwil, a następnie dzięki metodzie InSure można było Wiktorię przełożyć na wspomaganie nieinwazyjne, na CPAP. Prosiłam tylko Boga, żeby wszystko było dobrze. A teraz cieszę się każdym dniem, ponieważ widzę, że jest coraz lepiej. Wierzę w to, że musi być coraz lepiej. Dzisiaj Wiktoria ma 3 dni, waży około 1,5 kg, nadal wymaga wspomagania oddechu. Dzisiaj jej stan jest bardziej stabilny niż 2 dni wcześniej. Powolutku zaczyna zjadać małe objętości mamy pokarmu do żołądeczka sondą. Zapotrzebowanie tlenowe jest niskie, bo około 23%. Także można powiedzieć, że jej stan bardzo ładnie od porodu się poprawił. Wiktoria ma dzisiaj 20 dni, waży prawie 2 kilo, bo 1,995 kg. Różnica już jest zdecydowanie widoczna, już to ciałko jest inne, zmienia się. Był czas, kiedy dosyć długo była bez podłączania do właśnie wspomagania oddechu i to był taki czas, gdzie ta główka tak ładnie się ukształtowała. To wspomaganie jednak troszkę zmienia wygląd zewnętrzny.
tych okresów, kiedy oddycha sama, kiedy ćwiczy mięśnie oddechowe i ćwiczy, mówimy, próbuje oddychać sama, jest coraz więcej. Te okresy są coraz dłuższe. Dzisiaj w zasadzie oddychała 5-6 godzin sama, w tej chwili została założone specjalne noski, które mają wspomagać jej oddech. W ciągu tych 2 tygodni mamy dużo więcej nadziei, nadziei na lepsze jutro. Córka już przybiera na wadze 200 gram. To jest ogromnie dużo. Mieliśmy okazję się kangurować. To jest faktycznie bardzo ważne. Może dla mnie nawet ważniejsze jak dla niej, chociaż pewno też. Jeszcze mamy problemy z jedzeniem, musimy jeszcze się żywić sondą, ale myślę, że będzie coraz lepiej. Nasza Wiktoria skończyła dzisiaj 30 dni, zakończyła proces leczenia i w zasadzie możemy powiedzieć, że niewydolność oddechową mamy już za sobą. Oddycha sama od wielu dni. W tej chwili przyszedł okres miły dla niej i dla jej rodziców, ponieważ uczymy się jeść. I w tej chwili ten przyjemny okres dla niej i dla rodziców to okres uczenia się, okres przytulania i powolutku już myślimy o wyjściu do domku. Jeszcze dzisiaj niestety nie mogę zabrać córki do domu, ale jesteśmy już na najlepszej drodze do wyjścia. Już przekroczyliśmy wagę 2 kg, także mam nadzieję, że lada dzień wyjdziemy z inkubatorka, no i później już do domu. Po wyjściu będą mieli całą listę zaleceń dotyczących wcześniaków, ale w przypadku Wiktorii tych zaleceń nie ma jakoś bardzo dużo, ani są bardzo szczególne. Są to zalecenia typowe dla wcześniaków, takie jak rehabilitacja, jak wizyta w poradni patologii noworodka, jak specjalne i specjalistyczne szczepienia. Oprócz tego także będą to kontrole w poradniach, które są tylko po to, aby sprawdzić, czy wszystko to, co działo się na oddziale, już jest poza nią. W domu czeka na Wiktorię cała rodzina. Najbardziej dopominają się codziennie o jej powrót starsi bracia. No i oczywiście ja, tata i babcia. Staraliśmy się pół roku, udało nam się zajść w ciążę, ale niestety poroniłam w 10 tygodniu i później po roku ponownie staraliśmy się i tym razem się udało. Miałam obawy, no wiadomo, to pierwsze wspomnienia gdzieś tam w tyle głowy cały czas były, tym bardziej, że ta druga ciąża też była zagrożona. Ciągły stres, obawy o to, czy dziecko dotrwa do 9 miesiąca, czy urodzi się szczęśliwie. Cały czas to gdzieś krążyło koło nas i tak naprawdę no, bardzo mocno przeszkadzało w normalnym, codziennym życiu, ale cały czas mieliśmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Przyszły ojciec patrzy na to nieco z boku, stoi obok, stara się pomóc żonie, jak najbardziej ją wspierać. No ale niestety no, musi tutaj też polegać na lekarzach, musi zawierzyć osobom, które są bardzo kompetentne w tym przedmiocie i czekać tak naprawdę, to jest oczekiwanie, walka z czasem. W grudniu trafiłam do szpitala, odeszły mi wody i Mikołaj zaczął się rodzić. Trafiłam na salę, to było za wcześnie przede wszystkim, bo to był dopiero 32 tydzień ciąży. Pan doktor odebrał Mikołaja, został zaintubowany na sali. Później go eksintubowano i trafił na oddział intensywnej terapii noworodka. Urodził się siłami natury. Pochodził z ciąży drugiej, ale porodu pierwszego. Urodził się w stanie ogólnym średnim. Wymagał intubacji na sali porodowej. Jednym z problemów młodego Matejki była oczywiście niewydolność oddechowa, ale główną przyczyną jego stanu była infekcja uogólniona, którą rozwinął zaraz po urodzeniu.
Na pewno był za malutki, musiał sobie dorosnąć i po badaniach okazało się, że nie ma jakichś wad czy uszkodzeń, ale miał tylko 1700 gram. Pamiętam to przed oczami do dzisiaj, kiedy wyjechał zawinięty w te wszystkie beciki na wózeczku. Widać było dosłownie jego kawałek głowy i oczka, dlatego że był cały zawinięty. No, nieprawdopodobne uczucie, chwytające za serce. Myślę, że każdy ojciec, który to przeżył, to wie, o czym mówię i takich rzeczy się nie zapomina, naprawdę. Wydaje mi się, że nawet nie sam moment oczekiwania i walki o utrzymanie ciąży był dla mnie przynajmniej najtrudniejszy, ale moment, kiedy mały już urodził się w 32 tygodniu i miał jakąś infekcję. Wtedy tak naprawdę zaczął walkę o życie, już będąc na tym świecie i będąc w inkubatorze. Urodził się wcześniej, był wcześniakiem. Wiadomo było, że są jakieś tam zagrożenia jeszcze dodatkowe, bo jeszcze miał niezrośnięty przewód tętniczy w serduszku. Też czekaliśmy, ale to się wszystko jakby unormowało. Przewód się zamknął, wszystko jakby już szło ku dobremu i został przeniesiony z intensywnej terapii na salę patologii noworodka. I dzień przed Wigilią, 23 grudnia, okazało się, że Mikuś dostał zakażenie, nazwano to posocznicą gronkowcową. Był wtedy bardzo w ciężkim stanie, miał bezdech, przetaczano mu dwa razy krew. Wtedy było najciężej. Walka toczyła się tydzień, miał podawane antybiotyki, później były kontrolne badania krwi. Okazało się, że posiewy wyszły jałowe, więc no udało się lekarzom jakby trafić z lekami i szybciutko u niego to akurat zaleczyć. W trakcie pobytu w naszym oddziale wielokrotnie, tak jak większość dzieci, miał badania obrazowe, między innymi takie jak USG przezciemieniowe, echokardiografię. Tutaj jeszcze posiłkowaliśmy się konsultacją kardiologiczną. Dzięki temu stan maluszka bardzo szybko się poprawiał. I w 28 dobie życia można było pomyśleć o tym, że maluch będzie mógł wraz z rodzicami pójść do domku. Najszczęśliwszym momentem było wyjście do domu. Yes. Dwa dni wcześniej już przygotowywano nas, że jeżeli wyniki będą ok, to za dwa dni wyjdziemy do domu. I tak czekaliśmy. Co dzień przychodziłam i pytałam, czy wszystko jest już dobrze. I okazało się, że tak. Obawy cały czas są o niego, ale jesteśmy pod opieką poradni patologii noworodka, poradni okulistycznej, badamy słuch, wszystko jest jakby do tej pory ok. Więc myślę, że już to najgorsze jest za nami. Jest nieprawdopodobnie ruchliwy, jest wesołym dzieckiem, otwartym na ludzi. Do tej pory naprawdę nie widziałem, żeby miał jakieś gorsze dni. Cały czas się śmieje, jest, wydaje mi się, pełnym optymizmu, zadowolonym chłopcem, który rośnie i naprawdę nadrabia te zaległości, które ma z racji tego, że się urodził trochę wcześniej niż powinien. Także myślę, że da sobie radę. Teraz Mikołaj jest cudowny. Wnosi tyle radości, że no, oddałoby się wszystko za tę chwilę.